Sylwester w Polsacie dostarczył widzom niesamowitych wrażeń. Na scenie pojawiły się największe gwiazdy polskiego show biznesu. Nikt nie wiedział, co zdarzyło się za kulisami imprezy. Celebryci zdobyli się na niezwykły gest. Sylwester w Polsacie był wydarzeniem, które z pewnością zostanie zapamiętane na długo. Stacja spełniła marzenie fanów i zaprosiła na scenę Marylę Rodowicz, która nie otrzymała żadnej propozycji występu aż do ostatnich godzin przed tą szczególną nocą. To jednak nie koniec wrażeń. Sylwester w Polsacie skrywał tajemnice. Sylwester w Polsacie rozpoczął się w bardzo nietypowy sposób. Krzysztof Ibisz wylądował helikopterem na dachu budynku stacji. Wypada zaznaczyć, że w ostatnich tygodniach prezenter poświęcił wiele czasu, by nauczyć się pilotować maszynę. Na scenie można było zobaczyć m.in. Dodę, Michała Szpaka, Sławomira Ikajrę, Dawida Kwiatkowskiego, a także Michała Wiśniewskiego i jego dwie były żony. Imprezę rozkręcił niesamowity występ Beaty Kozidrak, która zaśpiewała hity Biała Armia oraz Co mi Panie dasz. Nie zabrakło również największych przebojów lat 90. Fun Fat Story przypomniał taneczny hit Doch Wach Gibdy, Ale Ubega, i Gotta Girl. Nie mogło zabraknąć także gwiazd minionych dekad, w tym niezapomnianej Alicji Majewskiej, która zachwyciła widzów utworem Odkryjemy Miłość Nieznaną. Na szczęście, nie zabrakło też grupy Piękni i Młodzi. Występ zespołu do ostatnich chwil wisiał na włosku. Wszyscy muzycy występujący na scenie Polsatu musieli poddać się testowi na koronawirusa. Jeden z członków formacji otrzymał wynik pozytywny. Wkrótce okazało się, że był on fałszywy. Występy gwiazd muzycznych to tylko jedna z wielu atrakcji. Czas umilał widzom Wróżbita Maciej, który układał horoskopy na najbliższe miesiące. Pojawił się również Rafał Maserak, który zdradzał tajniki układów tanecznych. Gdy wybiła północ, wszystkie gwiazdy i prowadzący wyszli na scenę, która została obsypana konfetti. Podniosłemu momentowi towarzyszył utwór Time to Say Goodbye Andrea Bocellego i Sara Brightman. Nikt nie mógł jednak zobaczyć tego, co działo się za kulisami. Na instagramowym profilu Polsatu pojawiło się nagranie zza kulis. Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Polsatu można zobaczyć Rafała Maseraka, Karolinę Gilon, Krzysztofa Ibisza, Paulinę Sykut-Jerzynę, Dodę, Marylę Rodowicz oraz Sylwię Grzeszczak. Artyści wraz z wybiciem północy przytulali się i składali sobie życzenia. Całe nagranie można zobaczyć tutaj. Kochani, niech to będzie piękny i zdrowy rok 2021, krzyczeli prowadzący. Oglądaliście Sylwester w Polsacie?